Siemaneczko, siemeczki, z tej strony Sony. Dzisiaj będziemy grać w mapę horror o nazwie Duchy Przeszłości, czyli od polskiego twórcy mapa, która wyszła chyba tydzień temu, z tego co tam pisało, ale nie jestem pewien. Ustawienia, które są już za nami, wszystkie ustawiłem tak jak mają być. Niestety piszę, żeby shadery mieć domyślne, a nie takie jak ja chciałem, więc po prostu nie będziemy mieć. Mamy nazwę gry, czyli Duch Przeszłości. Teraz wam fabułę całą przeczytam. Nazywasz się Kajak Krzysztof. Sorry, że się śmieję, ale Krzysztof Kajak to śmieszne imię. W sensie... znam to i to bardzo często jest w jakichś grach. Typu właśnie horrorki. Masz 25 lat, jesteś niewyróżniającym się mieszkańcem. Po przeszukaniu starych dokumentów odnalazłeś akt własności domu, który niegdyś należał do dalekiego członka rodziny. Odzyskałeś dom i postanowiłeś się do niego przeprowadzić. Nie znałeś jednak historii domu i powodu, dla których był ukrywany. Już nieważne. Tutaj macie twórców tej mapy. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie jakaś długa, bo nie chcę też mega długiego odcinka mieć. Dobra, myślę, że możemy klikać start. Dobra, mamy tu. Twórca przedstawia Duchy Przeszłości. O kurde, fajne w ogóle efekty to mają. Nie wiem jak to się robi. Ostrzeżenie, ojeju. Zaraz się okaże, że nie mogę w to grać. Jumpscare, no nie, no. Dobra, jednak nie chcę już z tego nagrywać. Jak mają być jumpscary, start. No dobra. Nowa misja. Pójdź do kuchni i zrób sobie śniadanie. No dobra, zrobimy zaraz sobie śniadanie. O, w ogóle resource paki tu są... data paki, nie resource paki. Tu mamy jakiś automatycznie resource pack. W lodówce. To jest kuchnia chyba. A tu mamy klucz do auta. No dobra, już sobie od razu weźmiemy, jak już znaleźliśmy. Czekajcie, tu jest kuchnia. Z tego co rozumiem. Tu dosłownie nic nie ma. Dobra, nie wiem. Może tu być też, tu łazienka jest. Tak w razie czego? Oj, nie mogę tam iść. Tutaj mogę, więc tu powinna być kuchnia. To jest mieszkanie pana Waldemara Woźnego w szkole. A nie twoje mieszkanie, złodzieju. Złodzi. O kurde, kamera. Ej, ja tu wejdę. A nie, myślałem, że te kamery zaczną coś robić. Ja to ewidentnie ma być. No, i punkt odrodzenia przez przypadek dodałem. Dobra, to nie jest moje mieszkanie, ja tu nie chcę iść. Tu jest ulica, ej, ale... Ja mam sobie zrobić śniadanie. A czekaj. Kurde, już 9. Dziś wyjeżdżam do nowego domu, muszę coś szybko zjeść i się umyć. Pójdę do kuchni sobie coś przygotować. No dobra, bo zapomniałem czytać tego. Co bym... O! Dobra, zadziałało. Pójdę do Rossmana po wodę. No to chyba przez przypadek coś kliknąłem. Co by tu sobie zrobić do jedzenia? Mam pomysł. Zrobię sobie kanapkę. Dobra, śniadanie zjedzone. Czas iść się umyć. Jeszcze nie zjadłem śniadania, więc... nie mogę zjeść. Kazali mi dać adventure. No dobra. Załóżmy, że to zjadłem. Może tu coś nie działa. Dobra, czyli chyba teraz do Rossmana po wodę. Tylko pytanie, czy ja mam tu jakiś garaż, bo mam niby klucz do tego. Chyba właśnie... O, Rossmann, dobra, to nawet nie muszę jeździć nigdzie. Rossmannen. O, pójdę do sprzedawcy. Czekajcie. Kurde, ile naraz... Dzień dobry, proszę butelkę wody. To będzie 2 złote, proszę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, już mogę wyjechać moim pomarańczowym autem, czyli... O, mogę sobie wypić? A mogę to zabrać? Chyba nie. Pomarańczowe... A, to jest moje auto. No 100%. Tylko jeszcze sobie pokładamy jakoś. Bo nie widzę tego. Bo tak mamy taki tekstur pack. Dobra. Chyba możemy już tu iść. Dobra, pojechaliśmy. 8 godzin później. Nowe miejsce. Misja. Kup hot doga przy kasie. Kasa. Dobra, my jesteśmy chyba na stacji paliw? Tak, na stacji paliw. CPN. No dobra. Gdzie jest wejście? Tu jest, dobra, pomyliłam się. Tutaj chyba do sprzedawcy. Dzień dobry, proszę jednego hot doga. To będzie 3,40. Gotówką czy kartą? Kartą. Proszę przyłożyć kartę do terminala. Bip. Wydrukować potwierdzenie. Nie dziękuję. Ok, do widzenia i życzę miłej podróży. Dziękuję. Dobra, wracam do auta już sobie. A tu co jest? No, to jest toaleta, to nie. Dobra, czyli chyba już możemy stąd jechać. O, 2 godziny później. Jaki pięknie wyremontowany dom. Odpocznę sobie w nowym salonie po dłuższej podróży. A co, on jest... Przecież on jest stary. Odpocznij przy kominku w salonie. To jest kominek? To chyba... O, tu jest. No dobra, chillujemy. Wreszcie można odpocząć po całym dniu podróży. W sumie długo nic nie jadłem. Pójdę do lodówki i wezmę coś sobie do jedzenia. Czyli jeszcze nie mamy chyba siadać. Serio. Wszędzie, to już widzę na TikToku, wszędzie. Widać to mniej więcej, nie wiem jak to się nazywa. Kuchnia. Ej, tu jest o wiele lepszy dom niż my mieliśmy na samym początku. O. Może zjadłbym płatki. Pójdę zjeść przy stole w jadalni. Ej, ale kozackie to są tekstury. No serio, osoba, która to robiła, wszystko się postarała. Czekaj, dobra, ale... nie skapnąłem się, że to jest jadalnia i chciałem pójść do salonu. Ale dobre były te płatki. Zmęczony jestem tym całym dniem. Czekajcie. Chyba już czas przygotować się do spania. Pójdę do łazienki i skorzystam z umywalki. Łazienka i umywalka. Czekajcie, to nie tu gdzieś? To może... Pójdźmy stąd sobie lepiej. Czyli do łazienki i sypialni potem. Tylko gdzie jest ta łazienka? Na górze? Możemy już iść? Dobra, możemy iść. Czyli... myślałem, że jakiś jumpscare będzie. Myję ręce... Dobra, już mogę iść spać. Pójdź do sypialni. Ja się boję to spać. Oj, stypnęło mnie. Godzina później. Sprawdź skąd dobiegają dźwięki. Sprawdzę korytarz. Podgłośnie to wszystko widzę. Wiem, że mam nie podgłaśniać, ale podgłośnie. Napisało, żeby nie dawać, ale w ogóle dźwięków nie słychać. Sprawdzę korytarz. Oj, to tu jest korytarz. Tu nie możemy pójść. Czekajcie, może coś się nie załadowało. A to jest szafa. Dobra, scary trochę. To nie będziemy musieli się w niej ukrywać. Chyba tu nic nie ma, wydaje. A dobra, czyli po prostu te dźwięki chyba pochodzą stąd. Sprawdzę przy lustrze. No nie, no serio. Tu jest lustro? Nie. Myślałem, że to jest lustro. Ej, straszne. Dobra, już chyba. Schowaj się w szafie w sypialni. Szybko, szybko, szybko. Dobra, S. Szukaj dom, by znaleźć postać. Poczekam chwilę. Przeszukam parter. No dobra, parter, czyli to chyba na dole. Mam szukać tej postaci. Tu nic nie ma. Tu nie możemy wejść. Poszukajmy jeszcze. Wyjść chyba nie możemy, ewidentnie. Tu pójść, tu nie możemy. To chyba na jedno nam wychodzi, czyli mamy... Co jest do cholery? Tego to wcześniej nie było. Wejdź do piwnicy. No dobra, idziemy. Jeszcze się zamknęło, nice. Dobra. Przeszukaj pomieszczenie w korytarzu? What the fuck? Co się stało? Aha, tepnęło nas, dobra. Migające światła bardzo dużo. Czekaj. Przeszukać pokoje. Co to jest? Chyba trzeba przeszukać pokoje. No dobra, czyli mamy szukać. Nie mam latarki ani nic. 1, 2. Cholera. 2, 2? Nie, 3, dobra, 2, 3. Cholera. No to dobra, już wiadomo do czego to było. jakaś notatka. Mam nadzieję, że wy tu wszystko będziecie widzieć, bo trochę YouTube ściemnia chyba filmy. 12.06.1926. Muszę się pozbyć świadków zdarzeń. Ciała lepiej zakopać w lesie za domem. Trochę creepy. Może jakaś znajdźka będzie? Tu się nie da otworzyć. Co to jest? Dobra, jesteśmy w domu jakiegoś psychopaty, czyli... Miałem zawał. Przed sekundę leciutko miałem zawał. Pójdźmy stąd. A, do 3 możemy wejść? Nie, nie możemy wyjść. Co to w ogóle było, XD? Co do... nie dokończę. Tu się zamknie? No nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ja się takich rzeczy nie boję. Możemy wejść teraz tu. Co to za dźwięki? Sprawdzę to. Ja nic nie słyszę. Co to... Ale jumpscary, naprawdę się postaraliście mega. Sprawdź kolejne pomieszczenie w drugim korytarzu. I ale szczerze, jakbym tak po prostu sobie szedł, ten... Trzeba sprawdzić kolejny korytarz. Korytarz? Gdzie korytarz kolejny jest? Aha, dobra. Jak mi znowu ta postać, to coś wyskoczy, to się wkurzę. Dobra, jeden... Szukam jedynki. Wyskoczy nam teraz. A, jednak nie. O kurde, to ten duch z lustra. Aha, ale mam opóźniony zapon. 1925, 1926, on sobie jakąś półkę robi. Kurde, nie widzę. 1924. Trochę creepy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli jakby 3 ofiary co roku robił. Teraz już nie. Więc no. Super. Będzie coś? Nie. Kolejne dwie. To jest chore. Jest muzyka. Kurde. Szukaj ostatni korytarz. Oj, ale kozacko. Muzyka się włączyła. Serio? Przyjemna jest ta mapa. Nie jest jakaś też mega straszna, przynajmniej na razie. Albo po prostu ja się nie boję. Czekaj, to... Dobra, tu przeszliśmy, to było teraz to. Sprawdzę notatki. Mam nadzieję, że tu nie ma... Nie, dobra. Skąd tu się... to wzi... Czekaj. Aha, i droga z powrotem zniknęła. Chyba to jedyna droga. Dobra. Jeszcze sprawdzę tą notatkę. 30.08.1926. Świadkowie zdarzeń. T. Kowalski... Dobra, mnie nie ma. Możecie to sobie przeczytać. A, strona pierwsza. Wyeliminowani o 1.09. W sumie to mniej niż miesiąc minął. To parę dni. 2 dni chyba. 3 osoby. Zapis dnia. Nie pozbyłem się wszystkich świadków zdarzeń. Jestem poszukiwany. Znaleźli mój dom. Ostatnie bezpieczne miejsce to ta kryjówka. Kurde, trochę chore. Dobra, muszę uciekać. Jest jeszcze jedno. Niebezpieczne wyjście prowadzą przez niestabilny tunel, który może się zawalić w każdym momencie. Dzięki za... Czekaj, jest tu jeszcze jedno niebezpieczne wyjście. No dobra, już zrozumiałem. Trochę to dziwne. Podejrzane. Jasność tu mam ustawioną mega małą. Jeśli chcecie oczywiście więcej mapek... O kurde, chciałem tam skoczyć. Jeśli chcecie oczywiście więcej mapek horror, to możecie pisać, albo innych mapek. Czekajcie, bo to jest ta muzyka mega głośna u mnie. To chyba nasz morderca. Co to było? Uciekam! O cholera! O cholera! No cholera, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera. Chętnie bym się... Nie, nic nas nie goni, spokojnie. Chyba nie. Dobra, ale mam uciekać tak czy inaczej. Czekaj, a tam nie byłem ja? Znajdź wyjście. Tędy. Dobra, szybko, 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 szybko. Speedrun. Jeszcze ta muzyczka taka spokojna. Super, mam tu uciekać do takiej muzyczki. Kurde, możesz mi z tą mordą nie wyskakiwać? Czekaj, gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Ja tu... Cholera, odejdź. I wyskoczy? Jeszcze nie. Gdzie ja jestem? Tu ja to już nie byłem? No kurde, to mnie tepa. Biegnij przed siebie. Nowa misja. Chyba mi się udało. Dobra, uciekamy z tego miejsca powalonego. Pewnie to są jakieś znajdźki. Epilog. O cholera, to był tylko sen. Ja pierdzielę. Już 10:00. Muszę się przygotować do wyjazdu, do nowego domu. Przygotuję sobie śniadanie. Serio? To tylko kawałek był i to był tylko sen. Super. O. Zdjąłem sobie kanapkę przed... Ten sen nabrał mi na nią ochotę. Teraz mogę wyjść z domu. No dobra. Czyli po prostu to jest bardzo dziwna mapa. I to wszystko było snem i pewnie jak tam pojadę, to będzie wszystko znowu źle. Wreszcie będę mógł zobaczyć nowy dom. Ja bym potem śnie... A ja nie miałem pomarańcza... A nie, no dobra, bo to był sen i miałem pomarańczowe auto. Jak tu wejść? Czekajcie. Zobaczyć nowy dom. No, tu nic nie ma. O, dobra, mogę już siąść. 10 godzin później. Wtedy jechaliśmy 8. A, no w sumie. O cholera, to taki sam dom. Kim ty jesteś? Przecież dom należał kiedyś do członka twojej rodziny. Przecież dom należał... Dobra. Źle to przeczytałem. Aha. To nie było... Dzięki za grę. No problem. O, to te fajne te. Dobra, tutaj macie tych twórców tej mapy. No nie była dla mnie straszna. Easter egg. Na terenie epilogu jest ukryty easter egg. Jeśli chcesz, możesz go znaleźć. Przyda się inny tryb niż Adventure. No dobra, więc to jest zadanie dla was. Oczywiście mapę macie w opisie, przez co możecie tam zostawić diaksika na mapy.pl, żeby było twórcom miło, bo mi się przyjemnie grało. Informacja. Mapa była tworzona kilka miesięcy, wpływa na to miały dłuższe przerwy oraz problem jednego z nas z kontaktem Microsoft. Nice. Skoro to czytasz, to dotrwałeś do końca. Dziękujemy za przejście Duchy Przeszłości. Mamy nadzieję, że miło się grało. Tutaj macie YouTube, Planet Minecraft, Discord. Tutaj macie chyba na Planet Minecraft też tą mapę. Nie wiem, ja na mapy.pl pobrałem. Więc mi też jest bardzo miło, jeśli oglądaliście do końca. Więc zostawcie subika z dzwoneczkiem. Ja niestety jakoś się nie przestraszyłem bardzo tej mapy. Ale jeśli wy zagracie, to szukajcie mi tej znajdźki i możecie Możecie mi napisać, czy udało wam się ją znaleźć. To co? Do następnego. Siemano!